Witam serdecznie Państwa. Cena złota dosięga swojego totalnego szczytu. Dzisiaj jedna uncja złota kosztuje 1936 dolarów. Zatem, czy opłaca się kupić złoto? I drugie pytanie, jeżeli się opłaca kupić złoto, to czy opłaca się kupić złoto na przykład za polskie złotówki czy za dolary amerykańskie? Bo to jest gigantyczna różnica. Ze względu na to, że zawsze, zazwyczaj tak jest, że gdy dolar amerykański tanieje, to złoto drożeje. I nie do końca musi drożeć w taki sam sposób do dolara, właściwie nie drożeje w taki sam sposób do dolara, jak w stosunku do polskiego złotego. Można powiedzieć, że jak złoto drożeje, to także drożeje złotówka. Tak więc złoto w stosunku do dolara amerykańskiego jest teoretycznie podobnie w wielu przypadkach, w wielu okresach czasu, w znacznej części lepszym zabezpieczeniem przed spadkiem wartości polskiego złotego, aniżeli sama złotówka. Ze względu na to, że jesteśmy chronieni wtedy, gdy dolar amerykański, jeżeli kupimy za dolary amerykańskie złota, a dolar amerykański traci na wartości, no to wtedy nasze złoto drożeje. Ale gdy dolar amerykański traci na wartości, bardzo często i złotówka drożeje, prawda? Czyli gdy dolar amerykański traci, to drożeje złotówka i drożeje złoto. Z tym, że złoto odzwierciedla się tym, że jest, że tak powiem, walutą światową, przepraszam, wezmę łyka kawy, jest walutą światową, a złotówka nie jest walutą światową, a walutą lokalną. Tak więc i dodatkowo złotówka teoretycznie może zniknąć, a złoto no nie może zniknąć, no ciężko by było wymyślić teorię, w którym znika złoto świata, całe złoto świata lub złoto jest nic nie warte. Oczywiście to by był bardzo, bardzo, bardzo dziwny świat. Jeszcze tak w historii nie było, aby złoto nie było nic warte lub też nie było można na świecie handlować złotem. Oczywiście były poszczególne kraje, które się komunizowały i na przykład zabraniały handlu złotem czy posiadania złota, ale to jest, miejmy nadzieję, że to są czasy przeszłe, a jak nie są przeszłe, no to i tak się zaraz odwrócą. Taka jest prawda, bo na samym końcu teoretycznie mamy podobno demokrację. A demokracja zawsze wybierze za złotem. Koniec. Kropka. Tak więc, szanowni Państwo, co się dzieje? Złoto drożeje. Złoto jest drogie. Czy opłaca się kupić złoto obecnie w danej sytuacji i czy złoto będzie jeszcze droższe? Zanim przejdę dalej, oczywiście bardzo proszę o subskrypcję kanału na YouTube. Bardzo proszę o kliknięcie łapki w górę. Bardzo proszę o merytoryczny komentarz. Będę wdzięczny. Dziękuję serdecznie. I przechodzimy dalej. Jeszcze tylko mój ukochany łyk kawy. A jest, dobra. Szanowni Państwo, jak widzimy na wykresie, złoto drastycznie urosło. Cena złota drastycznie rośnie. Ale także dlatego, że cena dolara amerykańskiego mocno spada. Do niedawna, gdy dolar amerykański kosztował 5 zł, to dolar amerykański był znacznie, przepraszam, to złoto było znacznie tańsze. Czyli gdy dolar amerykański kosztował 5 zł, to mogliśmy dostać za jedną uncję złota znacznie mniej dolarów. Znacznie mniej dolarów. I teraz jest pytanie, dlaczego? Czy dlatego, że złoto było tanie, czy dlatego, że złoto było drogie? Szanowni Państwo, to dolar był oczywiście drogi, ale teraz no, już nikt nie chciał dawać tej uncji złota za te 1670 dolarów. No bo sobie człowiek tak patrzył i mówił, to ja oddam swoją uncję złota za 1670 dolarów jakichś papierków, które tracą na wartości 10% w skali roku, które można dodrukować, które można rozdawać na kredyty 0%. A tu mam złoto, prawda? A tu mam złoto, które jest, mam tu monetę bulionową, mam tu złoto, mam tu kruszec królewski. No i sprawa jest
prosta w takim razie dla takiej osoby bardzo często, ale czy obecnie opłaca się kupić złoto? Szanowni Państwo, jest zasada: kupujemy tanio, sprzedajemy drogo. Dzisiaj złoto jest drogie, ale do tej zasady także trzeba przyłożyć oczywiście zasadę. Czyli kupujemy złoto po to, żeby kupić je spekulacyjnie, czyli na przykład, żeby kupić je za 1700 dolarów, złoto wzrośnie na przykład do 2000 dolarów i sprzedać z tym 20% zyskiem, czy tam 17% zyskiem. Czy też kupujemy złoto po prostu, bo chcemy kupować w okresie 30 lat po kawałku złoto w ramach takiej inwestycji. Kupuję na zasadzie kupować wtedy, gdy akurat złoto drastycznie drożeje i trzymać to złoto na przykład przez 15, 20 czy 30 lat, na przykład zacząć kupować w wieku 20 czy 25 lat takie złoto przez 30 lat jako jedno z źródeł inwestowania pieniędzy, wprowadzając taką dywersyfikację, prawda? Bo nigdy nie opłaca się swoich pieniędzy inwestować w jedno aktywo ze względu na to, że jest to niebezpieczne, bo zawsze coś się tam może stać, prawda? Więc zawsze warto wprowadzać dywersyfikację ryzyka. Więc jest zasada numer jeden: kupujemy złoto, żeby zarobić spekulacyjnie, co jest niebezpieczne i powinni to tylko robić ludzie, którzy znają się na złocie. 95% ludzi nie powinno tak robić. Druga zasada: kupujemy kawałek złota co jakiś czas, co kilka miesięcy, aby się zabezpieczyć, aby pieniądz był bezpieczny, aby także zyskać na inflacji, na wartości. I trzecia zasada: kupujemy przez dziesiątki lat, przez dekady, przez całe lata złoto, gdy jest tanie, sprzedajemy, gdy jest drogo, sprzedajemy, gdy jest tanie, sprzedajemy, gdy jest drogo, tak? Czyli pierwsza zasada kupowania złota jest taka, że na przykład kupujemy trochę złota tu, dzięki temu sprzedamy je tu i mamy dużo pieniędzy. Kupujemy trochę tu, sprzedamy dużo, mamy pieniędzy. Kupimy trochę tu, sprzedamy dużo, mamy dużo pieniędzy. Kupimy trochę tu, sprzedamy dużo. To jak tu kupimy, to nic nie zyskamy. Jak tu kupimy, to prawie nic nie zyskamy. Kupimy tu, to prawie nic nie zyskamy w stosunku do inflacji. No kupimy tu, to zyskamy. Kupimy tu, to zyskamy. Sprzedamy tu, kupujmy tu, prawda? Bo trzeba sobie zadać pytanie, po co inwestujemy w złoto? Złoto jest jak nieruchomość. W złoto nie inwestuje się na 5 lat. Jak mantrę powtarzam, szanowni państwo, od bardzo długiego czasu. W nieruchomości nie inwestuje się na 5 czy 10 lat. Nie, chyba że naprawdę ktoś chce obstawić, że kupi sobie, zrobi sobie tego flipa, ale to jest wszystko takie niebezpieczne i takie bez sensu dla zwykłego zjadacza chleba, robić jakiegoś flipa jednokrotnie. No, niektórzy zarobią, no ale przyjdzie kryzys i tracisz. W nieruchomości, szanowni państwo, inwestuje się na minimum 10, a najlepiej 15, 20, 25 lat i się inwestuje z głową co jakiś czas, nie na hura, jeżeli chodzi o ludzi, którzy chcą na przykład mieć tylko 5, 6, 7 nieruchomości. To się kupuje co jakiś czas. Inna sprawa, jeżeli ktoś chce mieć tych nieruchomości na przykład 30 czy 40, ale to już w ogóle inaczej się inwestuje, bo to już jest raczej przedsiębiorca, który ma 30-40 nieruchomości i jeszcze inaczej się inwestuje, prawda? Ale no, osoba, która ma 30-40 nieruchomości, może kupić te 40 nieruchomości na przykład jak sprzeda swój biznes. Na przykład ma fabrykę, czy ma jakiś magazyn, czy coś produkuje i sprzedaje sobie taki magazyn na przykład za te 10 milionów złotych, czy tam 20 milionów złotych i bierze i kupuje sobie 50 nieruchomości, portfolio 50 nieruchomości i ma emeryturę, prawda? No to można kupić naraz, nawet jak są drogie nieruchomości, to i tak w coś trzeba trzymać te pieniądze, lub można kupować po kawałku, też można rozdzielić na różnego rodzaju aktywa, no ale czasem po prostu zamieniają fabrykę na 50 nieruchomości i czy one spadną na 4 lata 20%, to ich to nie obchodzi, bo oni kupują te nieruchomości na 20 czy 30 lat, nieobciążone kredytem, czyli jak ktoś ma nieruchomości za 20 milionów złotych, nieobciążonych kredytem, no to go to nie obchodzi, czy te cena tych nieruchomości za 3 lata spadnie 20% na chwilę, czy też nie. Spadki nieruchomości są złe
dla ludzi, którzy inwestują mało. Spadki nieruchomości są złe dla ludzi, którzy nie rozumieją tego, że w nieruchomości inwestuje się długoterminowo. Spadki cen nieruchomości są złe dla, przepraszam, głupich fliperów. Głupich, prawda? Głupich, bo są mądrzy fliperzy, którzy zajmują się tym profesjonalnie i ich tam nie zaboli, ale dla głupich, ludzi, którzy myślą, że pójdą, przyjdą, wejdą, kupią i łatwo sobie sprzedadzą. Tak, w latach prosperity to jest łatwe i dlatego wielu ludzi łyka takie rzeczy, bo nie rozumie większego spektrum. Szanowni Państwo, dużo ludzi się denerwuje, że jak coś tłumaczę to na przestrzeni 20, 15, 30 lat. No ale jeżeli ktoś się na to denerwuje, że tłumaczę coś na przestrzeni 15, 20, 30 lat, to myślę, że no, nie rozumie zbytnio biznesu inwestowania. Jeżeli ktoś zakłada biznes, to nie dlatego, bo chce zarobić przez 2 lata i chce dostawać jakąś wypłatę. Jak ktoś zakłada biznes, to jest świadomy tego, raczej większość ludzi, biznesmenów jest świadoma tego, że ten biznes chce mieć chociaż ten albo jakiś inny, albo że to jest początek prowadzenia przedsiębiorstwa czy innego przedsiębiorstwa i on to będzie prowadził całe życie, czy on będzie za 15 lat, czy za 20, bo on nigdy do pracy nie pójdzie, bo to jest mentalny przedsiębiorca i tak dalej. Czy on będzie robił to, ale będzie przedsiębiorcą, prawda? To tak po prostu nie działa. Ludzie z nastawieniem pracownika, ludzie z nastawieniem takim, którzy myślą, że szybko sobie zarobią, prawda? Bo w latach prosperity da się. Da się, oczywiście da się, ale o to chodzi, że po to są te kryzysy i po to jest to wszystko, żeby właśnie wyrugować ludzi, którzy myślą krótkowzrocznie. Tak to się dzieje, bo dużo ludzi, którzy myślą krótkowzrocznie, zaczyna się za coś zabierać, dlatego dochodzi do kryzysu napompowania tatara, to oczywiście to też sztucznie wyprodukowane, prawda? Przepraszam, wezmę łyka kawy. Ale powracając do samego złota, tak jak powiedziałem, no. Jeżeli ktoś by kupował złoto w ciągu ostatnich 30 lat, powiem tak, jeżeli ktoś by trzymał pieniądze w złotówkach, na koncie bankowym przez ostatnie 30 lat odkładał sobie na przykład 100 tysięcy złotych rocznie na konto bankowe przez ostatnie 30 lat, to by bardzo dużo stracił tych pieniędzy pod naporem inflacji. Ale gdyby taka osoba inwestowała część swoich pieniędzy na przykład w złoto, no to dzisiaj by była do przodu nominalnie znacznie, prawda? Inflacja by jakoś go nie ten, ale by była do przodu, prawda? Taka osoba. Bardzo by była do przodu. Oczywiście. Inwestując w nieruchomości, zawsze mamy tą nieruchomość, możemy ją wynająć, ale trzeba pamiętać, że nie każdy ma czas na zajmowanie się nieruchomościami. Dla wielu ludzi lepiej jest pracować i po prostu kupić sobie trochę złota, bo na przykład nie chce tracić czasu na nieruchomości, prawda? Bo na nieruchomości to nerwy, prawda? Są najemcy i tak dalej. A kupujesz złoto i masz i trzymasz sobie je i ono cię chroni przed inflacją. Oczywiście, gdyby ktoś, że tak powiem, strzelał do swojej bramki, bo jest zasada, kupujemy tanio i nie kupujemy wszystkiego naraz, kupujemy na przestrzeni lat, to nie jest zabawa. Ale, bo jeżeli ktoś będzie kupował złoto, szanowni państwo, na przykład tutaj, by wygrał w Totka tam 2 miliony złotych czy 5 milionów złotych i kupił sobie samego złota tutaj na tym szczycie, no to by miał o połowę prawie mniej po kilku latach, prawda? I taka osoba by stwierdziła, że inwestowanie w złoto to bardzo zła inwestycja, tak? Ale gdyby ta sama osoba akurat w tego lotka wygrała na przykład w 2008 roku i tutaj kupiła za te 4 miliony złotych, no to tutaj by była przeszczęśliwa i zadowolona, że zarobiła 100% na tym złocie, ale albo gdyby kupiła na przykład tutaj w 2007, no to w ogóle by była szczęśliwa, no to złota inwestycja, prawda? No to jednemu się poszczęści, drugiemu nie, w zależności czy kupi na dnie i będzie akurat koniunktura. Ale gdyby kupować co jakiś czas, gdyby kupować co jakiś czas, no to. To złoto zawsze drożeje, no bo pieniądze się drukuje, koniec kropka, prawda? Brylantów nie przybędzie na świecie za dużo, je się wykopuje, produkuje, prawda? Ale gdyby tutaj kupować po takich małych cenach, no to bylibyśmy do przodu. Ale czy złoto, szanowni państwo, podrożeje mocno? No jeżeli dojdzie do tego, że dolar amerykański wróci do swojej normalnej wartości, dzisiaj dolar amerykański to w stosunku do złotego to te 4,30, no ale jeżeli dolar amerykański wróci na jakiś czas do swojej wartości, na przykład 3 złote albo 3,50 albo 2,70, no to w rzeczywistości dzisiejsza cena złota 1935 wyznaczona w dolarach
będzie wynosić około, szanowni państwo, tak chyba z 3000 dolarów. Z 3000 dolarów. No ale wtedy złotówka też będzie droższa, prawda? Prawdopodobnie, bo złoto wtedy na pewno będzie droższe, ale czy złotówka będzie droższa, to oczywiście zależy od sytuacji, jak my będziemy nieśli swój kraj, co będziemy robili w kraju, jak będziemy go nieśli, jakie będziemy podejmowali decyzje. No, jak dolar będzie tania, no to jest pewniak, właściwie pewniak na 99,9%, że złoto będzie drożało. Więc jeżeli dolar amerykański spadnie do 3 zł, no to złoto odpowiednio będzie kosztowało 3000 dolarów, prawda? A jeżeli, czyli podrożeje o 50% z dzisiaj, tak? Czy podrożeje tak, w ten sposób, będzie spadać i uciekać, spadać i uciekać, i wtedy podrożeje, to już jest druga rzecz, prawda? Ale jest jedno pewne, no złoto wtedy podrożeje. Złoto wtedy podrożeje. Druga sprawa, na świecie jest bardzo dużo wydrukowanych pieniędzy i pieniędzy pochodzących z bardzo taniego kredytu. To, że oprocentowanie teraz podwyższyli, to nie znaczy, że nie ma bardzo dużo taniego kredytu, bo gdy w Polsce podwyższa się oprocentowanie, to się podwyższa prawie wszystkim, bo mało kto ma zamrożone oprocentowanie, ale na przykład w takich Stanach Zjednoczonych, czy w Unii Europejskiej, czy w Wielkiej Brytanii wszyscy mają zamrożone prawie oprocentowanie, więc ci ludzie w ogóle nie mają żadnego problemu, prawda? Więc oni sobie mogą tam podwyższać, ale ci ludzie mają bardzo nisko oprocentowane dalej pieniądze. I ten pieniądz jest, i on jest stworzony, i on się kręci, prawda? I jeżeli już w 2011 roku, szanowni państwo, w 2011 roku mieliśmy taką sytuację, że złoto kosztowało tyle co dzisiaj, tylko że od 2011 roku bardzo dużo ludzi po prostu zaczęło kupować te kryptowaluty, te bitcoiny i tak dalej, prawda? No ale jeżeli, szanowni państwo, wyłączą prąd, albo no, trzeba sobie zadać pytanie, czego szybciej zakażą? Kryptowalut czy złota? No moim zdaniem kryptowalut, jak już by mieli coś zakazywać, no to kryptowalut, no stwierdzą, że to ma znamiona jakiejś tam, nie wiem, piramidy czy czegoś i zakażą ewentualnie kryptowalut, prawda? A jak zakażą kryptowalut, to tak, już złoto, na przykład jeżeli dolar będzie kosztował 3 złote, jeżeli Brazylia, Rosja i te inne kraje i Chiny stwierdzą, że nie będą dolara amerykańskiego już reflektować jako główną walutę wymiany, no to dolar spadnie na przykład do 3 zł bez żadnego problemu, czy tam do 2,50 na jakiś okres, tak jak to było w 2008 roku i przez wiele, wiele, wiele lat. No i złoto będzie wtedy kosztowało bez żadnego problemu, już tylko pod tym warunkiem, że dolar jest tani, jakieś 3000 dolarów. Ja teraz mówię w dolarach amerykańskich. Wiadomo, że w złotówkach wcale nie będzie to znacznie dużo kosztować, jeżeli złotówka normalnie będzie się poruszać, ze względu na to, że złotówka też będzie droższa do dolara, prawda? Bo jeżeli dzisiaj dolar to 4,30, a będzie kosztować dolar 3 złote, no to złotówka też podrożała, więc opłaca się trzymać pieniądze w złotówkach. Ale jeżeli dodamy do tego te wszystkie wydrukowane pieniądze, że gdzieś te wszystkie wydrukowane pieniądze trzeba trzymać, no to znaczna część pójdzie w złoto, ale jeżeli dodamy, że na przykład ludzie się odwrócą od kryptowalut, no to jeszcze droższe będzie złoto, prawda? Jeszcze droższe złoto będzie, prawda? Więc jeżeli 12 lat temu złoto miało tą samą cenę nominalną liczoną w dolarach co dzisiaj, a dzisiaj jest dwa razy więcej pieniędzy w obiegu wydrukowanych, tanich na kredycie i do tego opadnie szał kryptowalut, chociaż tam wiadomo, że wymieniają i tak dalej, ale opadnie szał kryptowalut, to wtedy, szanowni państwo, złoto już tylko z tego, od dzisiejszej swojej ceny, będzie kosztować 4000 dolarów. Jak nie 5000 dolarów. Jak nie 6000 dolarów. Naprawdę. Taka będzie cena złota. Oczywiście, pamiętajmy o tym, że są sytuacje, to ja ciągle powtarzam, no jak ktoś tego nie rozumie, to nie powinien za nic się w ogóle zabierać. Są sytuacje różnego rodzaju, decyzje polityczne, które wpływają na odsunięcie trendu, prawda? Wpływają na odsunięcie trendu, prawda? Wpływają, prawda? Więc jeżeli ktoś by miał pomysł dzisiaj kupić za bardzo dużo pieniędzy, bardzo dużo złota, no to mógł być bardzo głupi pomysł. Po pierwsze dlatego, że nie kupujemy wtedy, gdy jest drogo, a kupujemy, gdy jest tanio. Dzisiaj można powiedzieć, że jest tanio ze względu na to, że złoto już było drogie, ale ten scenariusz, który przed chwilą opisywałem, wcale nie musi nadejść i złoto może sobie iść w ten sposób.
I złoto może sobie iść w ten sposób, może spaść i może iść w ten sposób. Prawda? Bo zawsze coś się może zdarzyć. I dopiero wtedy wywali, prawda? Bo na sam końcu drukują te dolary, drukują te pieniądze, rozdają te tanie kredyty, mają zamrożone oprocentowanie na tanim kredycie, więc ten pieniądz idzie, prawda? Podwyższają płace minimalne, prawda? W Polsce płaca minimalna dwukrotnie wzrośnie w 2023, już wzrosła raz o 500 zł i zaraz wzrośnie o 200 zł. No to jak ma złoto nie drożeć? No jakim cudem ma nie drożeć złoto, szanowni? Ale to będzie dobre dla tych, którzy rozumieją i którzy po prostu inwestują co jakiś czas. Na przykład tu kupią, tu kupią, tu kupią, tu kupią, tu kupią, tu kupią, ale finalnie przez te 5, 10, 15 lat i wreszcie tutaj to pójdzie do góry, prawda? Wreszcie tu pójdzie do góry, no to będą zarobieni. Ale jeżeli ktoś kupi bardzo dużo złota, na przykład właśnie w tym momencie, no to może mieć problem. Może zyskać, bo złoto wybije. Może zyskać, no ale to jest gambling, prawda? To jest wszystko hazard, tak? No ale może też złoto pójść w drugą stronę, więc jak ktoś kupi złota za 1 000 000 zł, no to musi być świadom tego, że na przykład jego złoto będzie na przykład przez rok, czy przez pół, czy przez 2 lata warte na przykład 700 000 zł albo 600 000 zł. I w takim okresie, w takiej sytuacji bardzo dużo ludzi wpada w panikę i sprzedaje swoje złoto i wtedy zaczyna przeklinać, mówi co ja zrobiłem i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, prawda? No jeżeli kupimy nieruchomość i cena nieruchomości akurat spadła 40% i ją sprzedamy o 40% taniej, to 40% stracimy, ale jeżeli przetrzymamy tą nieruchomość przez 5 czy 6, 7 lat, to może nawet sprzedamy z 50% zyskiem. Po prostu trzeba zaczekać na odpowiednią koniunkturę. Na dzisiaj to już wszystko z ceny złota. Szanowni Państwo, zapraszam do subskrybowania kanału na YouTube. O łapkę w górę bardzo proszę, o merytoryczny komentarz. Dziękuję serdecznie i do usłyszenia.